Nowinki, IT, słuchary, ITT. Cześć. Witamy serdecznie w podcaście ITT, który prowadzą dla Ciebie Dawid Chruścielski oraz Grzegorz Kotlarz. No i zaczynamy od tradycyjnego Co tam u Ciebie, Dawidzie? A może bardziej How is it going, sir? It's fine, it's fine. Generalnie tak. Faktycznie widzisz agendę, więc już wyprzedzasz. Jeśli chodzi o to, co u mnie, to pierwsza rzecz, to widziałem się offline z ludźmi po dwóch i pół roku pracy z nimi e, online, więc e, najbardziej zaskakująca rzecz zawsze, szczególnie w Twoim przypadku, to jest wzrost. <grym> <grym> Jak się widzisz z ludźmi pierwszy raz. E, I faktycznie e, osoby, które myślałem, że są niższe, były wyższe w ogóle, więc taki miałem mind blown, nie? Ale generalnie było fajnie. Miałem lekką obawę, że czy ja się dogadam z tymi ludźmi. Przecież oni wszyscy są Anglikami, nie? A jestem jedynym Polakiem na spotkaniu. Ale przecież pracuję z nimi na co dzień, więc okazało się, że tak, nie? <ścoughs> nie wiem skąd ta obawa we mnie, no ale to widocznie była. Ale nie, było super, świetni ludzie. Naprawdę warto się spotkać po takim czasie pracy ze sobą i to w ogóle inaczej buduje relacje. Tak. <ścoughs> I druga rzecz, którą odkryłem wczoraj, w sumie dzisiaj, koło drugiej w nocy. I napisałeś do mnie dopiero o 11 rano o tym. Dopiero o 11 rano, nie? O. Tak długo to kisiłem w sobie. <noise> Vibium, czyli wtyczka do przeglądarki, do Chrome Extension po prostu. Chrome Extension, która to polega na tym, że pozwala Ci wykorzystywać część skrótów takich, jak znasz Vim'a, to podobnych do, znaczy do tych Vim'owych skrótów w przeglądarce po prostu, nie? I dlaczego to jest fajne? Dlatego, że ja mam często coś takiego, że nie wiem, jestem w przeglądarce, mam wiele tych tabów i między tymi tabami skaczę i za każdym razem wkurzało mnie, że muszę klikać w te małe tabie, taby, bo ja ich mam dużo. I że za każdym razem muszę, wiesz, wcelować kursorem w ten konkretny tab. Uh -huh. Pewnie jest jakiś inny skrót na to, żeby latać pomiędzy tymi tabami, ale nie wiem, jak on jest wygodny, szczerze mówiąc, nawet. Pewnie się różni co przeglądarka. Natomiast tam, wystarczy, że przytrzymasz Shift i za pomocą J i K przeskakujesz między tabami, tym i jakby lewo-prawo, uh -huh. a oprócz tego, jak trzymasz ten Shift i robisz H, L z kolei, to cofacie jakby. Stronę wcześniej, nie? Bądź o stronę do przodu ci idzie. W zależności od tego, czy H czy L, nie? Więc jakby masz. Forward, back, Go back and Aha. go forward, no? Okay. Oprócz tego, za pomocą J i K możesz scrollować stronę, na której jesteś. A dodatkowo, klikając F, jesteś w stanie ym, kliknąć w dowolny link. Za pomocą jakichś dwóch, na przykład, literek, które sobie wklikniesz. Więc możesz się poruszać po stronach internetowych, po przeglądarce, nie odrywając rąk od klawiatury. I kurde, jest to fajne! Naprawdę jest to fajne! No, ja tak ja bardzo, jak lubię trackpad, ten Apple'owy, tak naprawdę jest super mi nie odrywać rąk od klawiatury, jak przeglądam internet. Nie? Jeszcze trochę nie jestem przekonany do tego właśnie wklikiwania linków nie? z tą f -ką. To jest coś, co jeszcze mnie trochę... Trochę mi jeszcze sprawia trudność. Uh -huh. no, no, odkryłem to dzisiaj o drugiej w nocy. Ale jest to fajne, Gdzieś tam widziałem też jakieś, na przykład inne, inny jakiś sofcik na macOSa, który pozwala ci właśnie też nie odrywając rąk od klawiatury wybierać różne opcje w dowolnej aplikacji i mogłem sobie tam ustawiłem sobie option spacja bodajże na to na skrót i on, on też faj, fajnie działa, bo ma taki fuzzy search i tym fuzzy searchem od razu się domyśla właściwie uh -huh. co ty chcesz tak naprawdę wpisać dalej, nie? Więc te opcje bardzo, bardzo szybko sobie za pomocą klawiatury wybierasz. I też możesz nie odrywać rąk od, od klawiatury, nie? Ciekawe to jest wszystko. Na razie zrezygnowałem z tej drugiej opcji. Na razie samo Vimium, bo jakby one thing at a time, nie? Ale no jest, jest to dla mnie bardzo atrakcyjne. Faktycznie, bo no szkoda mi I gdzieś tam przymierzam się w przyszłości do takiej klawiatury, która będzie miała być może... Dwie części, że nie będzie jakby jedną klawiaturą, tylko będą dwie osobne połówki tej klawiatury, powiedzmy pi połówki, żeby te nadgarstki były w odpowiedniej pozycji i wtedy taka, taka umiejętność poruszania się po systemie bez odrywania rąk od klawiatury jest jeszcze bardziej znacząca, nie? Mhm. Bo wtedy coraz mniej sięgasz do. No generalnie chodzi o to, żeby się nie ruszać. Nie? <śledziny> No, ale faktycznie przy breku, jak tańczę breka, to często mam jakiś tam problem z nadgarstkiem, no bo gdzieś tam mam tą też dość dużą masę, taką własną i, no i te nadgarstki się staram oszczędzać, nie? Więc jakby z takiego pragmatycznego punktu widzenia. Plus raczej wydaje mi się, że człowiek nawet będzie wydajniejszy, jak to wszystko opanuje. Także wracam do starego, dobrego terminala niemalże. Właśnie, czemu nie przeglądać internetu w terminalu? Jest opcja, ale. Ciężko z YouTube'em. Okej. Okay. Ja Wima nie znam za bardzo skrótów wszystkich. Nie korzystałem Vim. za dużo. E, słucham? Wim. Wim, <laughs> że pan Wi. E, w każdym razie, no raczej nie spróbuję. Większość skrótów, które wymieniłeś, znam natywnie z Chroma. E, nie są one jakieś bardzo słabe ergonomicznie, więc. E, Pozostanę chyba przy nich, ale jeżeli ktoś, mm. ktoś chce spróbować, to zwłaszcza jeżeli zna skróty wimowe, no to myślę, że to może być spoko opcja. Co ciekawe, na GitHubie też możesz e, używać e, J i K do scrollowania, tak by default, bez żadnego plugina. Zawsze scrolluję strzałkami. To są cztery klawisze do nauki, nie? <laughs> Dobra, i co tam u Ciebie? Wiesz co, ja się z kolei... <laughs> Ja się z kolei będę widział offline z ludźmi teraz w najbliższy weekend w Niemczech. Też no fajnie to ująłeś u siebie, że często zaskakujący bywa wzrost i no ja będę się widział po raz drugi w przeciągu roku z ekipą, z którą pracuję, ale po pierwszej wizycie mojej właśnie w Hamburgu wszyscy również byli zaskoczeni tym, jak niski jestem. A poza tym, jak wspominałeś tutaj GitHub, o tym, że da się skrolować e, używając JTK natywnie, to w ogóle ostatnio troszeczkę więcej setapuje rzeczy, które GitHub daje by default w, jakby w, w ramach licencji, to, z której korzystamy i muszę przyznać, że coraz bardziej, coraz bardziej lubię to oprogramowanie, to jakby repozytorium kodu i te wszystkie rzeczy, które też GitHub wydaje i GitHub zapowiedział, który będzie robił, czyli jakieś tam AI-owe rzeczy, Copilot, hej GitHub, czyli możliwość pisania kodu, w zasadzie mówienia kodu. Po więcej wrzucałem niedawno linka na Discorda, także zapraszam na Discorda ITT. No i setupów. Ale z jakiegoś powodu już się nie da tego robić, bo właśnie sprawdzam na GitHubie. <laughs> <laughs> także Także kłamaliśmy generalnie. kłamałem. generalnie. info. Fake info, ale wydawało mi się, że kiedyś to robiłem. Okej. Okay. Także od razu sprostujemy. Jasne. Dalej lubię GitHuba. Jakby nie wiedziałem o tym, teraz dalej żyję tak samo. No, przez pięć minut liczyłem, że będę mógł to robić. No trudno. Słuchaj, jakby co to pomyliłem GitHuba z NineGagiem w tym momencie, bo wszedłem na 9gag'a i da się to zrobić. Okej, okay, dobra, to ta druga strona, na której spędzasz <noise> pół czasu w pracy. Dokładnie. <noise> to jest trzecia, no bo jeszcze z tego overflow nie można tu nie wspomnieć. No tak. A właśnie, przechodzimy delikatnie tak do tematu, czyli dzisiejszej krótkiej naszej debaty o motywacji pracowników, czyli właściwie w jaki sposób firmy dbają o to, żeby właśnie pracownik nie spędzał jednak tego czasu na naingagu, a bardziej na gitHubie, bądź najlepiej w swoim środowisku deweloperskim i ogólnie nad zadaniami, które ma do wykonania. Chyba, że Ningag jest zadaniem do wykonania, to wtedy ok. Może pracujesz w naingagu po prostu, nie? Tak, tak. No to tak, może zaczniemy sobie od, takich, od takiego tematu, który no ja spotkałem już w kilku firmach, w których pracowałem czyli programy lojalnościowe dla pracowników. No i właśnie, w jak... czy ty się spotkałeś może z czymś takim? No musimy sobie wyjaśnić, co mamy przez co na myśli, nie? Też tak naprawdę. Dobrze. Bo wydaje mi się, że może być kilka kategorii. Ja bym na przykład programem lojalnościowym określił dawanie pracownikom udziałów w firmie, <gry> które się materializują po pewnym, po pewnym czasie, nie? Mm -hmm. Więc faktycznie to jest pewien program lojalnościowy, <laughs> może z tej perspektywy patrząc, ale to co my tu mamy na myśli tak naprawdę, to są takie programy, które polegają na tym, że w zamian za branie udziału w pewnych aktywnościach, pewne jakieś dodatkowe rzeczy, czy to na, na rzecz właśnie community, jakby wewnątrz firmowego, czy nawet zewnątrz firmowego, czy na rzecz... Jakiegoś projektu, dodatkowe działania, które się podjęło. Powiedzmy, możemy zbierać w ramach takiego programu lojalnościowego pewne punkty, na przykład, i później sobie wymieniać na nagrody. Czy też mamy po prostu budżet miesięczny, tak, i możemy go sobie wykorzystywać na pewne benefity. I dokładnie w tych dwóch formach spotkałem się jakby w firmach, w których, z którymi współpracowałem, czy w których pracowałem. Ta forma punktów, gdzie co miesięcznie zasilany jest twój budżet punktowy, pewną ilością punktów, które później albo zbierasz, kumulujesz i wydajesz na coś większego, albo można już na bieżąco wydawać na mniejsze rzeczy, no i właśnie jakie rzeczy tam są, to między innymi budżet na sklepy internetowe, czyli ileś punktów wymieniamy za kupon na zakupy, czy na wycieczki do biur podróży, na siłownie, karnety i tak dalej, czyli no takie po prostu wymieniona benefitów za punkty. I to jest jedna rzecz, z którą się spotykałem, a druga, która jest bardzo interesująca i która działa obecnie wewnątrz firmy, z którą współpracuję i naprawdę chętnie się z tym podzielę, bo bardzo mi się podoba jak to jest zorganizowane, to tutaj punkty nie są właśnie przydzielane co miesiąc czy w jakimś odstępie czasu regularnie tylko trzeba na nie sobie powiedzmy zapracować no i tak jak tutaj wymieniłeś jakieś wewnętrzne aktywności to tutaj odbywają się tego takiego rodzaju konkursy czy może bardziej takie zadania jeżeli ktoś gra w RPG, to to są jakby takie side questy do twojej pracy jakby twoim main questem jest praca nad projektem ale masz side questy gdzie możesz dorobić sobie punkcików no i takim site-questem może być na przykład napisanie recenzji filmu, który właśnie wyszedł w, i znajduje się w kinach. Może to być podzielenie się, ponieważ jest to międzynarodowa firma, jakiegoś rodzaju, na przykład potrawą z Twojego regionu, podzieleniem się przepisu na nią, podzieleniem się jakimiś mądrościami z Twojego regionu, czymś takim unikalnym, może dla Ciebie, z miejsca, w którym żyjesz. No albo właśnie są one powiązane w jakiś sposób z wydarzeniami kulturalnymi, które się odbywają obecnie na świecie jak mistrzostwa świata w piłce nożnej i tak dalej i tak dalej no i właśnie masz do wykonania takie zadanka które z perspektywy osoby która gdzieś śledzi Slaka gdzie ludzie wykonują te zadania są mega fajną formą nauki na przykład obcych tradycji nieznanych mi czy też właśnie kuchni z różnych zakątków świata już kilka przepisów gdzieś sobie wziąłem i spróbowałem u siebie w domu gdzieś ludzi z Brazylii z Argentyny Którzy wrzucali swoje takie domowe jedzenie, dla mnie totalnie nieznane. To bardzo, bardzo fajna jest forma no, uczenia się właśnie o kultury, wymiany takiej kulturowej. A w zamian za punkty, które zyskujesz za wykonywanie tych zadań, możesz właśnie wykupować sobie brandowane rzeczy, ubrania, czy wydawać te punkty na rzeczy takie jak pomoc innym. Pomoc organizacjom wspierającym typu Czerwony Krzyż, i tak dalej, i tak dalej. Także niekoniecznie musisz swoją szafę odświeżać brandowymi rzeczami swojej firmy, ale możesz po prostu wykonując takie zadanka, nie, nie wymagające specjalnie dużo czasu, możesz wspomóc jakąś organizację, która jest ci bliska na przykład. Dlatego no, chciałem się tutaj podzielić tym tak detalicznie, bo bardzo mi się podoba, jak to jest zorganizowane i jakie rzeczy ze sobą niesie właśnie. Są też takie rozwiązania już gotowe, gdzie dostaje się na przykład pewien, pewną pulę punktów, ale ta pula punktów jest nie tyle do wykorzystania dla ciebie, co możesz ją dysponować, czyli jeśli ktoś ci pomógł w pracy, czy masz z kimś dobrą relację, po prostu możesz takiej osobie napisać pościg jakby w ramach tej platformy z informacją, dzięki, że mi pomogłeś nie wiem, z problemem, z jakimś tam kolejką na przykład, mhm. masz tutaj ileś punktów, nie? I później ta osoba może sobie wymienić to faktycznie na konkretną, e, konkretny benefit. Także też ciekawa opcja. Nie wykluczają się te rzeczy absolutnie. Tak, tak. Można stosować to i to. W tej firmie, w której e, z którą współpracuję, jest możliwość przekazania komuś swojego punktu właśnie w ramach takiego appreciation, czyli ktoś właśnie ci mm -hmm. pomógł. Ktoś, masz z kimś dobrą relację. Hej, masz tutaj punkcik, piszesz komentarz i to się wyświetla na slacku, żeby wszyscy też widzieli, te recognition było. Mm -hmm. Tak, no i te, te faktycznie rzeczy, które możesz odebrać, to są jakieś absolutnie wszystko, co sobie firma tak naprawdę jest w stanie pewnie wcisnąć w koszty, czyli praktycznie <laughs> wszystko. No, ciekawa rzecz. W sumie bardzo mi się podobają te, te systemy, jakby systemy, w sensie procesy systemowe, ale i też te, te sasy, które są do tego. Na pewno jest to coś, co akurat u mnie w firmie obecnie nie ma czegoś takiego, natomiast jest to coś, nad czym bardzo szeroko myślimy, z tego co wiem. Więc faktycznie, faktycznie jest to temat bliski memu sercu, bo ostatnio dużo sprawdzam. Cóż by można było użyć gotowego już do takich procesów? Co? To chyba by było to, jeśli chodzi o takie programy lojalnościowe. Wiem też, że macie coś takiego wy, z kolei, jak budżet osobny na zdrowie psychiczne. Tak, zgadza się. Jest to też tą, takim kolejnym elementem tej układanki, która pozwala zadbać o motywację gdzieś tutaj kontraktorów, bo muszę uważać na język, żeby czasem urząd skarbowy kiedyś nie przesłuchał tego podcastu. Mm. <laughs> Więc tak jest budżet na zdrowie psychiczne, czyli właśnie pula pieniędzy, którą można wykorzystać na to, żeby no, zrobić coś dla siebie, co pomoże tobie no, po prostu pomoże tobie twojemu zdrowiu psychicznemu i tak naprawdę. Tutaj też może to być niemalże cokolwiek, bo od, nie wiem, wypadł na weekend, gdzieś, nie wiem, czy z rodziną, czy samemu, poprzez kupno gry, bądź też konsoli, jeżeli to tobie pomaga akurat na zdrowie psychicznym, chociaż jak grasz online, to pewnie nie jest to dobry pomysł. Czy w krew chodzi medyczna marihuana? Podejrzewam, że tak. Naprawdę, okay. you name it, nie? Ale każdy przypadek jest też, jeżeli... Wymyślisz coś, co nie jesteś pewien, zawsze możesz to uzgodnić yy, z pulą osób, która jakby pracuje nad tym, żeby tobie się pracowało dobrze. <laughs> I, no i podejrzewam, że jeżeli uargumentujesz, w jaki sposób ma ci pomóc, to nie będzie z tym problemu. Więc tak, jest taki budżet, jest on wykorzystywany na zdrowie psychiczne, jest on tam roczny, jeżeli dobrze pamiętam. I mhm. no tak. Super sprawa według mnie, tak naprawdę, bo jest to coś, co zostało wprowadzone w trakcie pandemii, bo zauważano zostało, że no, ludziom spada motywacja i ogólnie spada ten zadowolenie z życia przez to, że są zamknięci. Więc kiedy lockdown się gdzieś zaczął kończyć, to został wprowadzony ten budżet, więc no, dla wielu osób, które były jakoś już. Podpisane miały kontrakty, w ogóle nie miały tego w kontrakcie, że taki budżet będzie, a tu nagle on się pojawił, więc to jest też taki fajny, fajny dodatek, myślę, ze strony firmy, która zauważyła mm -hmm. potrzebę wśród, wśród pracowników. No tak, na, pew na pewno jest taka potrzeba wśród ludzi, szczególnie właśnie w tym okresie pandemii była. Ja sam też korzystam z, z usług e, pani psycholog, więc sam wydaję na to swój budżet, mm -hmm. <gry> faktycznie. No, jest to na pewno coś, co każdemu się przyda, nie? Zresztą warto nawet iść i spróbować sobie zobaczyć, czy to w ogóle jest coś, co mi w jakikolwiek sposób pomaga, i też druga uwaga: to trzeba trochę popróbować, i to nie jest tak, że pierwsza, lepsza pani psycholog czy pan psycholog yy, będzie nam odpowiadać, nie? Więc to też trzeba sprawdzić sobie. No, jest to ciekawy, na pewno benefit na pewno taki, który jest po prostu potrzebny, nie? Chociażby. Yy, sportowi e, sportowcy wszyscy chodzą do psychologów, nie? E-sportowcy szczególnie na przykład mają duży nacisk, nie? No ale zakładam, że zwykli sportowcy w sensie zwykli. No sportowcy tacy sportów typu piłka nożna też pewnie mają jakieś jakiegoś psychologa sportowego, nie? Więc to ma ogromne przełożenie i to jest bardzo dobra inwestycja ze strony prato, pracodawcy na po prostu wydajność, nie? Nawet pracowników koniec końców. Oglądałem ostatnio serial na Amazon Prime o klubie piłkarskim, właśnie Arsenal, londyński klub piłkarski, więc pewnie znasz. Nie wiadomo, że nie. W każdym razie była, kamery były przez cały sezon właśnie z, w klubie, nagrywali wszystko co się działo, no i później powstał tam, nie wiem, dziesięcioodcinkowy chyba serial. No, i tak jest dokładnie tak, jak mówisz. Jest tam zarówno trener personalny, są tam psychologowie, którzy regularnie pracują z wszystkimi zawodnikami, dbają o, o właśnie zdrowie psychiczne, re, reagują na to, co się dzieje w sieci, jakie są komentarze na przykład ludzi po meczach na temat piłkarzy, rozmawiają z nimi o tym. Okay. Jeżeli jest jakieś niepowodzenie w, na meczu, również od razu taki psycholog, czy. Czy trener personalny yy, współpracuje z tymi zawodnikami na praktycznie codziennych takich yy, codziennie, więc tak, je, jest dokładnie tak, jak mówisz. No to ma bardzo duże przełożenie, i u sportowców właśnie e, właściwie u każdego. Tak. Dobra, co kolejna rzecz, która daje tą motywację pracownikom, to jest budżet szkoleniowy. I faktycznie, ja sam lubię brać udział w różnego rodzaju konferencjach. Ostatnimi laty trochę mniej. Trochę ta pandemia, oczywiście, a trochę to też jakby wpływ na to miało to, że tych, większość takich konferencji, w których brałem udział jeszcze jako student, to w pewnym momencie stwierdziłem, że to jest takie trochę za bardzo taka paplanina ludzi, którzy chcą coś sprzedać, nie? I trochę mnie to okay. przestało, przestało mnie to kręcić. Um, bo duża część niestety tych prelekcji. To była jakby nie w interesie prelegenta było to, żeby opowiedzieć o czymś naprawdę wartościowym, tylko w interesie było to, żeby wepchnąć jakiś produkt na przykład, nie? Natomiast te prelekcje też, wydaje mi się, że z biegiem lat się zmieniły, przede wszystkim na tych konferencjach, że teraz jest lepiej pod tym względem, że ludzie bardziej patrzą no. na to i. Ci prelegenci faktycznie bardziej stawiają warto jakby nacisk na tą wartość, którą przekazują. I nawet ludzie od vendorów, nie będę wymieniał już z nazwy <śmiech> Microsoft, <śmiech> są bardziej świadomi tego, że już tak łatwo nie jest wcisnąć kitu i ludzie już trochę się sparzyli na niektórych tych Microsoftowych usługach, że to nie jest tak kolorowe, jak ci opowiadali na konferencjach. I częściej po prostu wprost mówią, że są jakieś problemy, albo jak ich uniknąć, jakie są best practices, i to już wtedy ma sens faktycznie, nie? Mhm. Natomiast staram się bardzo selekcjonować takie wydarzenia, w których biorę udział, bo tak no, nie chcę obciążać firmy, z którą współpracuję, tak bardzo też rzeczami, które tak naprawdę mi się nie przydadzą, nie? Więc koniec końców raczej się staram być taki bardzo wybiórczy ostatniej, w ostatnim czasie gdzie, od kogo będę się uczył, nie? tak naprawdę. No i kursy, certyfikaty, tego typu rzeczy, wiadomo, czyli ten budżet taki szkoleniowy, certyfikaty w interesie zarówno osoby, która wykonuje usługę, jak i tej firmy, dla której wykonujemy usługę. Nie? No tak samo kursy. Nie? To jest takie win-win. Tak, no tak. Szczególnie teraz, jak Microsoft zmienił trochę ten uh, Microsoft Partnership status, zmienili troszeczkę zasady gry i trudniej jest dostać um, taki ten MPN. Więc faktycznie warto zrobić, bo jest się bardziej atrakcyjnym dla kogoś, nie? Dla potencjalnych innych pracodawców w cudzysłowie. A w Twoim przypadku, jak to wygląda z tymi budżetami? W wielu firmach spotykałem akurat budżety szkoleniowe, właśnie możliwość wyjazdu na konferencję, czy jakaś właśnie pula pieniędzy, która może pokryć bilet na konferencję, czy. Wykupowanie kursów dla, dla pracowników, opłacanie certyfikatów i zarówno bonus pieniężny za zdanie certyfikatu, też się spotykałem z czymś takim. O, to fajny patent. Tak, ogólnie jest, no ten budżet szkoleniowy na pewno wpływa na, na pracownika, wpływa motywująco myślę, bo gdzieś pcha do tego rozwoju, nie? czasami może byś się nie wybrał na konferencję, bo... Bo nie, nie chcesz tracić dnia pracy, brać urlopu, a już samo to, że firma powie: OK, idź tam bez urlopu, jakby dostaniesz normalnie pensję za ten dzień, ale, mhm. ale możesz uczestniczyć w konferencji, to już jest miły dodatek, jeżeli jeszcze zapłacą, nie wiem, za przejazd na konferencję czy za jakiś bilet, jeżeli jest ona biletowana, to, no to już tym bardziej motywuje, myślę. A zawsze na konferencji, zwłaszcza tych offline'owych. Bo osobiście na online w ogóle nie uczestniczyłem. Nie uczestniczyłem i będę nawet w tym roku jeszcze. O, nie, ja offline, bo dla mnie takim głównym wyznacznikiem, jakby na konferencji, co można uzyskać, to były kontakty z ludźmi, wymiana jakichś poglądów, bo to, że przesłuchasz prelekcję, to jedno. Nie zawsze ona gdzieś spełni twoje oczekiwania, powiedzmy tak. Nie będę robił takich odważnych statementów, jak ty przed chwilą. <noise> to, no to myślę, że sam kontakt też z ludźmi, poznanie osób, które gdzieś pracują w tym samym co ty, to, to też jest fajna rzecz zawsze. I wymiana gdzieś jakichś doświadczeń. Jasne. To jest taki inny aspekt, który faktycznie ma duże znaczenie. Właściwie o nim zapomniałem wspomnieć, także dobrze, że wspominasz. Dzięki. I mam taką może pro prośbę dla wszelkich. Organizatorów konferencji. Nie wiem, jak ogół community to przyjmuje, ale ja osobiście ostatnio zauważyłem taki z mojej perspektywy problem. Często konferencje, które są organizowane, nie mają w ogóle podanej agendy bardzo długo. Wiadomo, że jest konferencja, wiadomo gdzie ona będzie, jest może kto na niej wystąpi, ale totalnie nie ma podanych tematów, jakie zostaną poruszone, co jest. No, dla wielu osób głównym chyba rzeczą, po co jadę na konferencję, no, ludzie to jedno, ale też o czym oni będą mówić jest fajnie wiedzieć. Zatem, jeżeli słuchają organizatorzy takich wydarzeń, to super, jakbyście dali radę przygotować agendę tak nieco szybciej. Jeżeli ja będę coś organizował, to też robię tu statement, że pojawi się szybciej agenda. Dobrze, dobrze, zaczynamy od siebie. E... <słyski> Dobra, to co? E... Budżet szkoleniowy mamy za nami. Kolejne benefity, takie najbardziej oczywiste, chyba, to są multisporty różnego rodzaju. U mnie multisport działa super, ponieważ ja nie chodzę na jedną siłownię, tylko chodzę na różne obiekty sportowe, więc bardziej mi się opłaca mieć multisport, aniżeli mieć pięć różnych subskrypcji na różne siłownie. Tym bardziej, że niektóre siłownie to są mocne sekty, z których się ciężko wypisać później. I no. I po prostu warto by było mieć taki multisport, przynajmniej u mnie jest super. Wiesz co, jeżeli firma jakoś właśnie daje możliwość takiego multisporta, to myślę, że to jest fajna taka zachęta, żeby z tego skorzystać, jak już będziemy mieć. I to jest chyba głównym takim benefitem, bo no jedno to jest to, że rzeczywiście masz i możesz pójść tu i tam, ale właśnie to, że możesz pójść, możecie z. Przypchnąć do tego, żeby rzeczywiście tam pójść. I, i to jest taki, taka, może motywacyjna, z mojej perspektywy, to jest taka bardziej motywacyjna sprawa niż jakoś tam budżetowa. Nie? I teraz bardzo ważna rzecz. Ten sport naprawdę powoduje, że to nie jest taki pusty benefit, nie? koniec końców. Uprawianie sportu powoduje, że bardziej tam się chce pracować później. Serio. Przynajmniej u mnie to tak działa. Na początku, oczywiście, ciężko jest się zebrać do tego, żeby iść na tą siłownię i tam, nie wiem, w moim przypadku potańczyć, nie? Natomiast już teraz właśnie się śpieszymy z nagraniem podcastu, bo będę leciał na siłownię <grytanie> tańczyć. <grytanie> Więc faktycznie już sobie nie wyobrażam od pewnego momentu, żeby tego nie robić i przekłada się to też na moją wydajność w pracy. Pozytywnie. No, ja zauważyłem obecnie, jest przerwa w piłkarskim sezonie. Nie gramy meczy, meczów, nie gramy za dużo, a w zasadzie wcale. Jedynie jakieś treningi, które też są rzadziej niż w sezonie. I widzę spadek motywacji do pracy u siebie. Widzę korelację tutaj także. Tak, uprawianie sportu pomaga zdecydowanie. Gdzieś też w ogóle poukładać myśli i tak dalej, to też jest fajne, fajne miejsce, myślę. Witamina D też polecamy. I jakby kontynuując temat, czyli ten Medicover na przykład, tak. Bo wymieniamy konkretne te subskrypcje, konkretne usługi, bo to są najpopularniejsze, oczywiście jest tego więcej, tak. Natomiast ten Medicover taki klasyczny, no też wiadomo, jak Cię coś boli, to bardziej się skupiasz nad tym, że ci coś boli, niż na pracy czasem, w zależności od tego, jakim, jaką masz tam tolerancję bólu i, skup, i poziom skupienia. Ale to jak Cię bolą pleca, a musisz siedzieć przez cały dzień przed kąpem to już średnio, nie? Więc faktycznie też benefit, który poniekąd powoduje, że pracownicy są bardziej wydajni, są bardziej zmotywowani, bo jak mnie nic nie boli, to też mi łatwiej siedzieć przed kąpem niż jak mnie boli boli plec. No tak, no to są takie ten w sumie gdzieś multisport i, i te subskrypcje gdzieś do placówek medycznych typu Medicover, Luxmed, nie wiem co tam więcej istnieje, to były gdzieś takie w ogóle, wydaje mi się, jedne z pierwszych benefitów, które się pojawiały, przynajmniej w firmach, gdzie, w których ja byłem. To były takie podstawy, które, od których się zaczynało, czyli też w sumie pokazuje, myślę, że najpierw warto zadbać o zdrowie, to takie fizyczne, czyli uprawiajmy sport, będziemy czuć się lepiej. Jeżeli coś jest nie tak, pójdźmy do lekarza, zbadajmy się. Czy właśnie jakieś masaże i tak dalej. I to myślę też pokazuje, że jest też korelacja właśnie między zdrowiem fizycznym a tym, jak bardzo nam się chce pracować. I jeżeli firma wspomaga nas w tym, no na, też wspomaga nas w tym, bo jest to przełożenie, zatem jak najbardziej wpływa na motywację. I jeżeli jest możliwość tego skorzystania, to myślę, że bym zachęcał słuchaczy jak najbardziej. Co? Kolejna rzecz? Kolejny benefit? To jest konsierż. Tak i to jest trochę mniej oczywiste. Gdzieś o ile ten wcześniejszy Multisport Medicover to gdzieś taka baza, bym nazwał, o tyle z konsierżem się nieczęsto spotykam. Jak na razie w, jedną, w jednej firmie, z którą współpracowałem i ogólnie nie słyszałem jeszcze gdzieś też od znajomych, żeby mieli coś takiego. I na, na czym to polega? Jest to tak w skrócie asystent osobisty, który pomaga w dowolnych czynnościach, które gdzieś mamy do wykonania. Na przykład organizujemy imprezę. Nie musimy tego robić sami, jeżeli nie chcemy, jeżeli potrzebujesz wsparcia. Masz konsjerza, masz asystenta, możesz zlecić, powiedzieć: Hej, sprawdź mi gdzie najtaniej na przykład będzie lokal i z, jakim, i z najlepszym jedzeniem, na przykład w takim budżecie dla tylu osób i ta osoba robi dla ciebie research na ten temat. Albo, nie wiem, mamy garnitur do wyczyszczenia, czy, nie wiem, buty do naprawienia. Ta osoba przychodzi do nas, odbiera, załatwia nam usługę, przy, przywozi gotowe rzeczy, nie wiem, robi zakupy i tak dalej. No, brzmi to jak w ogóle taka, no, jakby nie wiadomo, jakim panem się było, że o, mam osobę od tego, z <noise> tego, wow, nie? Bardzo ciekawy benefit przede wszystkim i Zauważyłem, że wiele osób ma, miało, przynajmniej w firmie, jakby wśród gdzieś kolegów i koleżanek z firmy, mało osób z tego korzystało. Były takie opory. No. Właśnie cię chciałem zapytać, czy ty kiedykolwiek z tego skorzystałeś? Raz do sporządzenia planu wycieczki, wakacji. Podałem budżet mhm. i miejsce, do którego bym chciał się udać, i dostałem hotele, jakie mógłbym wziąć i tak dalej, i tak dalej taki ranking powiedzmy został zrobiony i chyba zakupy tak, zakupy w trakcie pandemii też. Czy byłeś zadowolony z tej usługi? Czy to jest faktycznie benefit, który powiedziałbyś wow, to jest coś, co mi pomogło w życiu? Szczerze nie poczułem aż tak dużo, ja osobiście, ale też nie korzystałem, mhm. nie miałem jakiś opór taki psychiczny, że wykorzystuję ludzi, nie? <laughs> I wiele osób to miało. No to jest płacone, nie? <laughs> tak, tak, ale mimo wszystko wiesz, by, było ten ale osoby, które dłużej gdzieś w firmie były, kiedy ten również konsjerż został wprowadzony i tak dalej, i zaczęły z tego korzystać, to zauważyłem, że korzystały bardzo często i bardzo regularnie. Okej. Okay. Gdzieś nowi pracownicy mieli więcej z tym problemów. <grych> znaczy, problemów, bardziej myślę, mentalnych. Blokadę taką. Tak, blokadę mhm. bardziej, tak. Rozumiem. To jest benefit, który sam sobie kiedyś myślałem, czy sobie nie sprawdzić, szczerze mówiąc. <laughs> Ale cały czas mam obawy, że za mało będę z tego korzystał, a większość tych y, usług nie jest pay as you go, nie? Faktycznie. A no to rzeczywiście, to może być też. Y, no, chmura nas rozpieściła, tak? <laughs> no, nie chcę się właśnie komitować, że będę musiał co miesiąc płacić za coś, czego bym na przykład nie korzystał. A gdybym miał możliwość, no, są niektóre takie usługi, nie? Kwestia? Jeszcze nie wiem. Zobaczymy, może kiedyś. Teraz mi się jeszcze przypomniało, że raz zakup mebli zleciłem. Okej. Okay. Bo nie miałem czym ich przewieźć. Ale później ogarnąłem, że w sumie firmy mają dostawę darmową. Więc Aha, wyszło to okay. samo okay. <laughs> przy następnych zakupach. No właśnie z, z tym mam problem trochę, nie? Że, czy ja byłbym w stanie znaleźć takie rzeczy, które faktycznie bym mógł im oddelegować zupełnie, nie? No, trzeba by się zastanowić nad właśnie. Mm -hmm. Trzeba wypisywać Jeżeli... sobie chyba tak. to, co się robi i zobaczyć, co faktycznie z, tego, z tej listy później jest delegowalne. Nie? Tak, bo jak wiesz, byli ludzie, którzy na przykład w firmie, którzy pracowali gdzieś z klientem bardziej na wyjazdach i musieli ogarniać rzeczy typu ubranie, koszule i takie tam. I nie wiem, czyścić garnitury mm -hmm. regularnie, buty i, tak, i te, tego typu sprawy, oni bardzo dużo z tego korzystali, że nie, nie okay, musieli faktycznie. tych garniturów oddawać do czyszczenia, butów i tak dalej. Wszystko było wykonywane. Plus też ten konsjerz miał zniżki na usługi, no bo on, wiesz, zbiera sobie zamówienia z różnych firm, od różnych klientów swoich i wtedy tak naprawdę może masowo zrobić zlecenie u jakiegoś przedsiębiorcy, tak? Typu, nie wiem, szewc. No i ten szef mu może ma, ma dla niego benefity, przez to ty z tego też korzystasz to, to gdzieś tutaj o, był dodatkowy fajnie. benefit że okay. były zniżki na niektóre usługi z racji tego, że konsierż dużo z nich korzysta więc jest w stanie zrobić taniej te rzeczy niż, niż ty sam mhm. byś zrobił ciekawe, dobra, co kolejna rzecz, czyli wszelkie integracje i tu nie będziemy mówili o integrowaniu systemów, tylko nie integrowaniu systemów ludzkich nie tym razem. Haha, ha, zaskoczeni. Ale jeśli ktoś bardzo te... chce posłuchać, to. To jest szansa. <laughs> 38 odcinek o integrowaniu systemów. Także jeżeli ktoś zawiódł się w tej chwili, jak usłyszał słowo integracja, że to nie będzie o tym, to do 38 mogę odesłać. Ale po przesłaniu tego, oczywiście. Ne? <laughs> Ale tak, wracając na właściwe tory, to faktycznie wszelkie imprezy firmowe, wszelkie wyjazdy integracyjne, no właśnie dziś chociażby wspominałem tak w tym intro naszym, że, że faktycznie udało mi się spotkać ludzi na żywo i myślę, że to buduje taką większą więź tak naprawdę z tymi ludźmi gdzieś tam. Wydaje się, że bardziej znasz tych ludzi, jak jest to niedosłownie, ale namacalne. <śledzimy> no tu ostrożnie no tu trzeba ostrożnie faktycznie i gdzieś tam to powoduje, że bardziej jesteś przywiązany do firmy, więc znowu z perspektywy pracodawcy <grydy> warto inwestować w tego typu rzeczy, bo po prostu każdy tak naprawdę pracodawca znowu w cudzysłowie to tak naprawdę jest lider community jakiegoś i chodzi o to, żeby to community mieć i podtrzymywać a takie po prostu wspólne jakieś aktywności powodują, że to community będzie podtrzymane nie? w jakimś tam stopniu i jakieś relacje się wytworzą. Przy relatywnie niewielkim tak naprawdę nakładzie finansowym, biorąc pod uwagę wypłaty normalnie w IT, nie? No, zorganizowanie takiego wyjazdu, które często gdzieś o weekend zahaczają, żeby dniówek nie poświęcać. No, mhm, no tak. tak. Jest to finansowo pewnie nie aż tak duży koszt jest to pewien koszt, ale tak, w skali, myślę, pieniędzy, które gdzieś w IT się przewijają. Nie jest to aż tak duże. Ale z perspektywy, z kolei, gdzieś hmm, pracowników, no jest to na pewno, jeżeli, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi podróżować, to jest to zawsze fajny taki, taki wyjazd integracyjny. Jest to raz fajny sposób na poznawanie osób, z którymi pracujemy, gdzieś rzeczywiście budowanie tych więzi. Bo no, są one ważne, jeżeli z kimś pracujemy, fajnie jest, jak się lubimy, zwłaszcza jak pracujemy w IT w zespołach, więc jesteśmy też skazani na siebie. To fajnie, jak przynajmniej się tolerujemy, jeżeli się polubimy, będzie jeszcze fajniej. <grych> A też, no właśnie, wyjazd integracyjny w Twoim wypadku, on był do Londynu, tak? W moim wypadku do Hamburga. Zawsze, ja na przykład, się cieszę, że pojadę, bo zobaczę sobie nowe miasto, spędzę trochę czasu w podróży. No oczywiście, nie? Z jednej strony męczące, z drugiej fajne. Coś się zwiedzi, tak, tak. Tak, tak. Zawsze, zawsze można to sobie wykorzystać personalnie. Mhm. Zwłaszcza jeżeli firmy organizują wyjazdy integracyjne, na które gdzieś można, czy imprezy firmowe, na które można zabrać rodzinę. To też jest fajny, fajny moment do spędzenia gdzieś czasu z rodziną na koszt pracodawcy. Bo również się spotykałem, były na przykład pikniki filmowe organizowane, czy właśnie wyjazdy za granicę, gdzie można było zabrać partnera, partnerkę. Tu tak, nie jestem pewien co do tego właśnie, jak to z partnerami, bo wydaje mi się, że jak już się jest wskazanym na tych ludzi z pracy, to się bardziej z zintegruje, Jak ktoś z partnerem, to już może wiesz, bardziej pomagał Tak, jego to, jest, a to już jest tam, bardziej nie? dla pracownika czas, nie? taki tak, <laughs> tak, tak naprawdę. No. Ale. Słyszałem dobre opinie od osób, które mhm. gdzieś były spadane. No nie dziwię. <laughs> na przykład właśnie za granicą, w jakimś ciepłym kraju, gdzie firma organizowała pobyt i tylko po prostu trzeba było sobie tam na miejsce do, dojechać, tak? Aha. Jeszcze chciałem zahaczyć o jedną rzecz, o takie spędzanie czasu poza pracą mieliśmy na myśli, myślę bardziej mówiąc o wyjazdach integracyjnych i imprezach firmowych, ale spotkałem się również z formą wspólnego spędzania czasu na śniadaniu, właśnie czyli wspólny posiłek i w jednej z firm, z którą, z którą pracowałem był jeden dzień w tygodniu, gdzie o stałej godzinie odbywało się śniadanie w formie takiego bufetu szwedzkiego, gdzie właśnie wszyscy pracownicy biura się spotykali i spędzali takie pół godzinki razem zajadając jakieś tam smakołyki przygotowane przez firmę, ale właśnie jak przyszła pandemia i zostało to trochę odcięte, to wielu osobom tego brakowało i ciągle były pytania, kiedy powróć śniadania, kiedy powróć śniadania, bo raz można było zjeść śniadanie, co jest fajną rzeczą, <grym> polecam, Dwa były one smaczne, a trzy właśnie budowało bardzo zespoły i no, tą współpracę między ludźmi. To taka ciekawostka. E, mój dobry ziomeczek Tomek, który często słucha, zresztą, więc pozdrawiam. Najczęściej, jak jest w biurze, to dlatego, że mają pizzę, <laughs> a normalnie zdalnie, więc faktycznie coś w tym jest. I spotyka się też wtedy z tymi dybi osobami w projekcie, nie? Więc to jest dobry sposób na przyciągnięcie ludzi do biura. Posiłek często. Będzie już tak. żryć. No i jak organizowaliśmy konferencję na Politechnice y, wiele razy y, w, na, w obszarze. Now naszego... do pizzy byli. Tak, jeżeli była zagwarantowana pizza na spotkaniu, to od razu plus 100% frekwencji co najmniej. Prawda. I no jakby studenci, nie studenci, jakby później pracownicy IT z wieloletnim doświadczeniem dalej reagują tak samo. True. I teraz jeszcze jedna rzecz, czyli generalnie faktycznie te posiłki, jakieś śniadania, spotkanie się na żywo, ale też wszystkie, wszelkiej maści, nawet online rzeczy, nie? Pogranie razem w gry i tak dalej. Wszystko tak naprawdę, co może spowodować, że ci ludzie... Trochę poza kontekstem pracy, trochę nadal w pracy będą ze sobą spędzali ten czas. Dzięki temu no naprawdę dużo lepszy jest nawet przepływ informacji w firmie. Wiadomo, co kto robi, bo przy okazji się gdzieś pogada, nie? To dużo zmienia. Takiego, taki casual conversation to jest to, czego brakuje w tej pracy zdalnej często, nie? Więc faktycznie trzeba intencjonalnie tworzyć możliwości ku temu, żeby to się wydarzało. I tutaj, rzecz, którą już kiedyś polecałeś, to jest od ciebie, Grzegorzu, czyli Mystery Coffee, czyli coś, co je, nas łączy tak naprawdę na taką kawkę z randomową osobą, raz w tygodniu bodajże. Ciekawe oprogramowanie, po prostu polecamy, a niech ktoś sobie sprawdzi samemu, co jest dokładnie zawarte w tym produkcie. I taka ostatnia rzecz, właściwie przedostatnia, czyli potrzebne są do tego HR-y, taki mały punkt zapisany. Czyli osoby z human resources, i teraz, no bo, za, bo zasoby, wiadomo. Natomiast dlaczego są potrzebne? Bo to jest od cholery pracy, żeby to wszystko zorganizować, o czym my sobie pogadaliśmy. To nie jest tak, że Team Lead sobie to wszystko weźmie i, i będzie tym wszystkim zarządzał, bo Team Lead musiałby być HR-em wtedy efektywnie, nie? Jakby to jest nie do zrealizowania, nie? <laughs> tak naprawdę. Musisz mieć osobną osobę. Do tego, jakby, która będzie tylko na tym się skupiała, poświęcała uwagę na to, no będzie dedykowana do tego po prostu. Choćby jedna osoba w firmie, taka zakupiona, niezrozumiana w technicznej firmie, pani z HR, ale, <grytanie> ale faktycznie to jest maksymalnie potrzebne, żeby taka osoba była, bo ludzie, którzy są jakby na polu bitwy na co dzień w projektach. Nie mają czasu się nad tym skupiać, tak, nie? Po prostu. I to gdzieś ucieka. I to bardzo łatwo jest o tym zapomnieć, i bardzo łatwo jest, żeby to wszystko było zaniedbane. Więc warto po prostu mieć kogoś, kto, kto się tym tak naprawdę na 100% zajmie. Bo taka jedna osoba później przełoży się na sukces całego zespołu, nie? Tak, w gruncie rzeczy. To ja od siebie jeszcze dodam, że tak naprawdę taka osoba czy taki zespół HR może być w ogóle osobnym benefitem z punktu widzenia właśnie pracowników pozostałych działów. Obecnie gdzie współpracuję jest właśnie cały zespół, który no jest trochę, dba właśnie o te human resources, jest tym takim, jest, jest takim zespołem, który zajmuje się tylko tym, żeby innym się pracowało dobrze, <grym> czyli właśnie dba o to, czy, czy wszystko jest okej, okay. U Ciebie tak personalnie, co jakiś czas się odezwie, czy jakoś jest w stanie pomóc, poratować jakimś budżetem, czy coś w stanie zrobić z obecnym budżetem, który jest. Dlaczego nie wiem, na przykład nie wykorzystujesz swojego budżetu na zdrowie psychiczne. No i jakby to z perspektywy mojej jest osobny benefit że jest ktoś, kto komu no. Co prawda, jest to jego zadanie, ale ja to widzę tak, że mu zależy nie? <grych> na mnie, żebym, mm -hmm. żebym ja się czuł dobrze. Więc y, tak, taki HR, który jest potrzebny, żeby w ogóle ogarnąć te wszystkie pozostałe benefity, sam w sobie dobrze poprowadzony, może zostać benefitem. Tak, taka osoba z empatią, która też coś w ogóle wyłapie po prostu w zespole. Tak, nie? tak, tak. Dobra, Szegorzu, do konkretów, co Ciebie motywuje? <grych> <grych> No co, to, o czym nie mówiliśmy, czyli pieniądze. Chciałbym mieć za co przeżyć, tak? Nie ale tak, okay. jeżeli chodzi o rzeczy, które. No, to, no bez pensji bym raczej nie pracował, więc może się tutaj trochę podśmiechowuje, ale jest to motywacja na pewno, bo bez pensji byłoby mi ciężej pracować i nie motywowałoby mnie to aż, tak? Ale z rzeczy, które tutaj nie wymieniliśmy, a bardzo wpływają na motywację, to są takie troszeczkę poza budżetowe sprawy. No i przede wszystkim w moim przypadku jest to projekt i zespół, w którym pracuję. I po części, owszem, te wyjazdy i tak dalej pomagają zbudować tę rzecz, którą, która mnie motywuje, ale ja muszę osobiście mieć zespół, z którym lubię pracować, z którym chcę pracować. I jeśli chodzi o projekt, to mieć takie poczucie sensu że to co robię właśnie no ma jakiś sens, tak, poczucie tego. I to osobiście mnie motywuje, jeżeli produkt, który dostarczam komuś pomaga, jest właśnie sensowny, plus rzeczy, które ja robię, wpływają w jakiś sposób na ten produkt, to też jest ważne. I to mnie motywuje, to wpływa na to moją wewnętrzną motywację, że powoduje, że mi się chce w ogóle zacząć pracę, a te pozostałe rzeczy Podtrzymują tę wewnętrzną motywację. Czyli to wszystko, co dzisiaj powiedzieliśmy, wpływają na to jak najbardziej. Jedne mniej, trochę, drugie trochę bardziej, ale głównie ten właśnie poczucie sensu plus zespół. I to wszystko jest właśnie wspomagane tymi rzeczami, o których wcześniej mówiliśmy. A z kolei, jak to u Ciebie wygląda, jak, jak u Ciebie są te konkrety? No wiadomo, najbardziej motywuje mnie kredyt, ale tak zupełnie, zupełnie szczerze to. no Ja programuję od tam 13 roku życia mniej więcej i w ogóle nie myślałem wtedy o pieniądzach faktycznie. Traktuję, jak zaczynałem programować, to była to dla mnie, nie wiem, pewna forma rozrywki. Właściwie mhm. nie wiem dlaczego. Nie, nie wiem, co w tym jest takiego, że mnie to wkręca, nie zupełnie, ale jestem też człowiekiem, który jak. Byłem w liceum i leżałem w szpitalu przez chwilę z jakiegoś tam powodu. To mnożyłem macierzem sobie. E <głos》> traktowałem to jak tako, takie. E jak to się nazywa? Sudoku. <głos》>. Okej. Okay. No, ja nie ja no i nie robią krzyżówki, no programują. Gdzieś tam <głos》>. chyba ten challenge intelektualny, który to stawia przed człowiekiem, mnie najbardziej w tym wszystkim motywuje. Taka ta stymulacja intelektualna, mhm. którą to wyzwala w człowieku, tak mi się wydaje. Dlatego lubię Ciekawe. trudne problemy rozwiązywać zazwyczaj. Dlatego najbardziej się cieszę, jak rozwiążę coś, co nikomu się nie udawało rozwiązać, nie? To są takie rzeczy, które, które okay. mnie tam chyba motywują koniec końców dość mocno. No, to chyba będzie taki top. Mhm. Mogę delikatnie po, śmiało po, po, podrążyć. <laughs> Wywiad pogłębiony. <laughs> no bo na przykład, post, jakbyś się postawił w sytuacji, że pracujesz, masz tę samą pensję i tak dalej, ale właśnie nie robisz produktu, który ktoś używa, tylko płacą ci, nie, wiem, za rozwiązywanie mhm. zadań algorytmicznych. Czy byłoby to dla ciebie tak samo satysfakcjonujące, że właśnie jedynie ten. E, no to sprzężenie zwrotne byłoby tam sukcesem w rozwiązaniu problemu algorytmu, ale po prostu to jest rozwiązanie algorytmu i to idzie do szuflady. Czy to, że rzeczywiście to jest część większego oprogramowania, które coś później robi, wpływa jednak na to? Tak, myślę, że wpływa to na to, na tą moją motywację. Natomiast kiedyś, jak programowałem, to dla siebie. I właściwie szło to do szuflady, tak? Robiłem sobie gry na przykład, programowałem. I nie za bardzo mnie obchodziło, czy ktoś będzie tego używał. Tak? Kiedyś zrobiłem sobie, nie wiem, samochodzik na Arduino, który miał podgląd tam wizji przez kamerkę, nie? I sterowało się klawiaturą i się jeździło takim szpiegowskim samochodem. W liceum sobie robiłem, nie? I ja z tego korzystałem. Miałem świetną rozrywkę, nie? Zrobiłem sobie zabawkę. Więc. I tak, i nie, to jest bardzo ciężkie pytanie, mhm. bo ta walidacja tego, że to, co zrobiłeś, jest dobre, często jest zewnętrzna faktycznie. I dostanie tej walidacji jest w jakiś sposób gratyfikujące. Natomiast potrafię sobie wyobrazić, że napiszę sobie coś dla siebie, bo mi jest to potrzebne. I tak samo mam walidację i tą gratyfikację, taki wystrzał endorfin, mhm. który mi mówi: O, zrobiłem coś fajnego. Okej. Okay. Myślę, że w takim platform teamie byś się spełniał. <laughs> Zdecydowanie w platform teamie bym się spełniał, bo uwielbiam robić rzeczy, które później ludzie reużywają, czyli jakieś takie mini-frameworki, tego typu rzeczy to zazwyczaj jest na moich barkach w projekcie <laughs> faktycznie. <laughs> Proszę. Widzisz, u mnie jednak bardziej to poczucie dawania komuś czemu, czegoś jest, jest większe. No ten platform team mi też, kiedyś pracowałem chwilę, było spoko, ale chyba jednak wolę ten tak do usera wypychać rzeczy takiego. Wiesz, jako platform tip traktujesz innych deweloperów no tak, jako swoich użytkowników. To user. nie jest tak, że no, to nie jest tak, że ich wykluczasz zupełnie jako istoty ludzkie. No, no. Ehm. Deweloper też człowiek. Również odważny no. statement z twojego <laughs> Bardzo, ust to dzisiaj. Chyba jest najodważniejszy statement, jaki padł dzisiaj w tym odcinku. <laughs> Dobrze, to co? To by było na tyle. Na końcu sobie troszeczkę pogłębiliśmy, co nas motywuje tak naprawdę. Będziemy bardzo wdzięczni za jakąś dyskusję w sumie na Discordzie, w której byśmy sobie nawet pogadali, co Ciebie, słuchaczu, słuchaczko, motywuje, bo to jest mega ciekawe i mega przydatne tak naprawdę w naszych pracach, nie? bo możemy sobie uświadomić w ogóle, zastanówmy się w ogóle, co nas motywuje. To jest dużo łatwiej później jakby podejmować decyzje zawodowe, nie? Co ja chcę tak naprawdę robić? Ja na przykład faktycznie może bym być w takim platform Dime, nie? Jako deweloper, chociaż ja bardziej strona architektury, ale no to się bardzo łączy w platform Dime akurat. Więc faktycznie zawsze czegoś nie wiesz. Także warto tak. się zastanowić. <grytanie> jest, to, jest to trudne <grytanie> pytanie też przed y, nagrywaniem musiałem się zastanowić właśnie nad tym, a to prawdopodobnie zostanie wycięte, ale Dawid też gdzieś tutaj ze dwie minutki na moje pytanie mu zajęło rozkminienie odpowiedzi. Mam nadzieję, że mm -hmm. mogłem to powiedzieć. Jak <gry> ale tak, te pytania są trudne, ale warto na nie sobie odpowiedzieć. A jeżeli będziesz chciał się słuchaczu, słuchaczko podzielić tą odpowiedzią, no to wiesz, gdzie nas znaleźć. Dziękujemy za wysłuchanie. Um. Wiemy, że gadaliśmy trochę o oczywistych rzeczach. Może dla niej wszystkich były to oczywiste rzeczy, więc mamy nadzieję, że się coś tam przyda. To tak jak mówiliśmy, zapraszamy na Discorda. I teraz kolejny odważny statement. Robimy sobie przerwę z podcastem na najbliższe ileś tygodni. Do ustalenia będzie to płynny termin, kiedy, kiedy wrócimy, tak naprawdę, z odcinkami. Natomiast robimy sobie taką przerwę trochę świąteczną, noworoczną, zbliża się koniec roku, chcemy sobie troszeczkę e, dać wytchnienia, może zobaczyć, czy ta forma podcastu jest najbardziej optymalna. I po tej przerwie planujemy wrócić z jakimś tam powiewem świeżości. E, jeśli nie e, w kwestii formy, choć mam nadzieję, że zro zdążę zrobić formę, <grymne> <grymne> to. To z jakimś powiewem świeżej energii, chociażby do tych, do tych odcinków. Także that's all, folks, for the time being. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu i słuchałeś, słuchałaś podcastu ITT, który jak zwykle prowadzili dla ciebie Grzegorz Kotlarz oraz Dawid Kruścielski. Cześć. Trzymajcie się. Pa.